Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś mam dla Was inspirację na niedzielne śniadanie i nie tylko. Szakszuka to idealne połączenie smaków. Płynne żółtko, pomidory z lekką nutką pikanterii to świetny pomysł na sycące i błyskawiczne danie. Także zapraszam Was po przepis. Do przygotowania szakszuki będę potrzebować średniej papryki, jajek, pomidorów, najlepiej dojrzałych i słodkich, oliwy z oliwek, czosnku, cebuli oraz przypraw. Ja użyłam tutaj wegety, papryki słodkiej, pieprzu cayenne oraz kminu rzymskiego. Na początek ponacinam pomidory, później sparzę je wrzątkiem, aby usunąć z nich skórkę. Możecie użyć również pomidorów z puszki. Ja osobiście jednak wolę świeże. Pomidory już sparzyłam, więc teraz usunę z nich skórkę. Następnie pomidory kroję w drobną kostkę. Teraz czas na paprykę, którą również drobno pokroję. Ja już wcześniej paprykę oczyściłam z nasion, więc zabieram się do krojenia. Następnie pokroję również w drobną kostkę cebulę. A na końcu przeciskam przez praskę czosnek. Teraz, moi drodzy, na patelnię wlewam 2 łyżki oliwy z oliwek i czekam, aż się nagrzeje. Na rozgrzaną oliwę wrzucam cebulę i podsmażam do momentu, kiedy cebula zrobi się szklista. Do cebuli dorzucam paprykę i podsmażam przez około 5 minut. W tym momencie dodam czosnek. Czosnku nie dodaję wcześniej, ponieważ zbyt długo smażony czosnek zrobi się po prostu gorzki w smaku. Teraz przez moment podsmażam wszystkie warzywa, oczywiście co jakiś czas mieszając. I teraz czas, aby dorzucić pomidory. Do wszystkich warzyw dodam 1 łyżeczkę słodkiej papryki, odrobinę pieprzu cayenne. Tutaj uwaga z tą przyprawą, ponieważ jest bardzo ostra, więc jeśli lubicie ostre smaki, to możecie dodać jej więcej, ale radzę dodawać ją po troszkę i próbować. Na końcu dodam 0,5 łyżeczki kminu rzymskiego i teraz wszystko dokładnie wymieszam i podsmażę, aż częściowo odparuję nadmiar soku z pomidorów. Moje warzywa są już gotowe, więc teraz łyżką zrobię takie oto wgłębienia i w to miejsce delikatnie wbijam jajko. Po wbiciu ostatniego jajka patelnię przykrywam przykrywką i zostawiam tak na niecałe 4 minuty. Chodzi przede wszystkim tutaj o to, aby białko się ścięło, lecz żółtko pozostało wciąż płynne. Na samym końcu, kiedy już szakszukę zdejmujemy z gazu, do smaku tylko posypuję wegetą. Szakszuka jest już gotowa. Jest to danie należące m.in. do Bliskiego Wschodu. Możecie ją przygotować z innymi dodatkami. Ja postawiłam jednak na prostotę i powiem Wam, że jak dla mnie smak to strzał w dziesiątkę. Pyszne pomidory i przyprawę nadające jej wyjątkowego smaku to coś, co koniecznie każdy z Was musi skosztować. Tym bardziej, że dzięki temu przepisowi możecie ją wykonać sami w domu. Tak więc, kochani, aby nie przegapić kolejnych nowych pysznych przepisów, to koniecznie musicie zasubskrybować kanał. Wtedy dostaniecie powiadomienie, że coś tam dla Was przygotowałam. Dziękuję serdecznie za Waszą uwagę i czekam na Wasze opinie.
Pozdrawiam Was gorąco i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!